Taka krótka wstawka na początek tego odcinka. Dziękuję bardzo serdecznie tym oto widzom, czyli Irzapel. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem, albo po prostu Irzapel. Dziękuję bardzo serdecznie za komentowanie tej serii Bestiager oraz tobie, widzu Zajacu, który jest ze mną bardzo długo i oglądał serię całą Armię of Exile'ego. Bardzo serdecznie wam dziękuję, a przechodzę teraz już do odcinka. Jesteśmy już w grze, oczywiście sobie wczytujemy autozapis, jak była cutscenka. Czekajcie chwilę. Dobra, wczytujemy. Generalnie, Israel, dzięki, żeś napisał ten komentarz. Generalnie, ja wiem, że tutaj ta gra buguje przez te właśnie dźwięki. Dobra, no, lecimy definitywnie na drakarami i atakujemy tutaj sterowce. Wszystkie. A właśnie tutaj transportowcem wyładujemy się gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj wysadzimy się. Kurczę, mi się to pieprzy. I wysadź się tu. Gdzieś nie możemy się tu wysadzić? Strzelajcie do nich, bo mamy takiego questa, że muszą wszyscy przeżyć jakby, nie? Znaczy wszyscy, musi przynajmniej jeden dom przeżyć. O, ale widzę tutaj niezłe oblężenie, patrzcie się na to. Ja pierdzielę. Dobra, ale zdjęli wszystko, sterowce powinny... Zniszcz wszystkie jednostki konne i nie pozwól im uciec. Miasto jest teraz pod twoją kontrolą. Okej, masakryczny... Tutaj jest ten. 150 ludzi mamy. Ark Balist sobie zrobimy. Chcecie tam walczyć, bo wy jesteście, tak powiem, konnymi. Znaczy, Boże, wy jesteście dobrzy na konnych. Berserkerzy? O, nie tak. O, gra zapisana, okej, czyli pokonaliśmy wszystkich. Świetnie. Earl, our warriors are tired. We need fresh troops. There are tales of wild people who live in those mountains. They spend their lives fighting one another. Perhaps we could form an alliance with them and get them to fight for us. Okay. My people to the northeast are brave warriors. We can talk to them and perhaps convince them to help. Me bring you to mine. We ask them fight for Earl. We shall need transport ships, as many as we can muster. Okchampik. To się fajne rzeczy szykują. Dzięki też Israel, że napisałeś mi, ile tych misji jest. Wyszło na to, że chyba 16 czy coś takiego, nie? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Dobra, ale fajne misje się szykują. A co jakby mi na przykład ten centaur albo ten ogr zginął, czyli już nie miał tych armii dodatkowych? To mnie ciekawi w sumie. Czy on po prostu się respi potem? Nie wiem, Israel, jak kojarzysz, to możesz mi napisać, czy coś ci się takiego przydarzyło? Też było pytanie, czy gram to w pierwszy raz, ale trochę było widać, że gram to pierwszy raz, ale nie, to po prostu gra dzieciństwa i 13 lat temu co najmniej grałem w to. 6 transportowców musi trwać, a gdzie my mamy w ogóle, ja pierdziel, ale kamera jest tutaj ciężka, co to jest? Aha, wy tutaj... Ja pierdziele, co to jest? Drakary musicie tutaj, kurczę. Transportowce, wy tu musicie, kurczę, przetrwać. Lećcie tu. Atakujcie to dziadostwo, dobra, pięknie. Leć wzdłuż górskiego przesmyku, aż znajdziesz kogoś żywego. Co najmniej 6 transportowców, dobra. A mamy ile? Tutaj to było napisane. Najpierw wy. Strasznie niefajnie się tym steruje. No, nie wiem, czy jest jakiś sposób na to lepszy na tą kamerę, ale to jest strasznie irytujące w tej grze. No nie powiecie, że nie. Naprawdę jedna z bardziej irytujących rzeczy. Tak samo to ustawianie się jednostek. Nie wiem, może ustawię tak, żeby były? Latająca bestia, dobra. Dobra, idźcie tam walczyć z tą latającą bestią. Sails up! Accepted! Attacking the enemy! Atakujcie to. Underway. Underway. O, wy tu nie lecicie. Will do! Dobra. Ja pierdzielę, da się jakoś zaznaczyć wszystko, co jest na mapie?
F12, nie, to z wolnych kmieci. Underway. Transportowiec. Lecie, ja chyba zrobię coś takiego. Zrobię tak. Dobra. Będzie całym teamem. Tutaj chyba musimy dotrzeć. Tak, tu są ogry, no to tu musimy na pewno dotrzeć. A tu pewnie gdzieś dalej będą inne. Jakieś te nacje. Ja pierdzielę, ale... Ale świrostwo, no ale tamtego też wejście, nie? Attention! Wszystkich. Oj, nie zdążyłem ich ubrać, znaczy zabrać w jedną tam grupę. Trudno. Okej. Okay. Czyżby? A jest tutaj jakiś szaman? Okej. Okay. Ma dzidę. Greetings, chieftain. We come in peace. You Viking, me ogre. I not kill you if you not hit me. We came to ask you for help. The Sumerians have gone mad. They were good neighbors, but now they mercilessly attack our villages. Sumerians hurt our village. We help you, but centaurs live nearby. Centaurs beat our young if we fly away. You help we help you. Come aboard. Okay. Together we shall put an end to this threat. No dobra, a to więcej mi tych ogrów daj. Co ty świrujesz? Zabij wszystkie centaury w wiosce, co najmniej 6 transportów musimy przetrwać. No dobra. Spears are ready! Dobra. Całość sobie zaznaczymy. Zaznaczmy. Wszystkich tu wejście. Underway. No możecie do transportowców wchodzić w ogóle? Underway. Możecie. Świetnie. Underway. Going. Underway. Yeah. Ogre. Yeah. Mamy jeszcze jakieś ogry? Jasne, że mamy. Yeah. Yeah. Aha. Aha. Yeah. Aha. Aha. Ogre. Okej! Wchodzicie tam? Widzę, że się jeszcze zmieszczą. Underway. Sztos. Ile tu jeszcze się może zmieścić ludzi? Nie wiem, ale dobra. Zrobimy sobie save'a. W fajnym miejscu. O nie, crashuj. Dobra. Robię często save'y, bo to jest w miarę dobry pomysł. Okej, oni się tu załadują. Ci bronią wioskę, tak przypuszczam. Czy mamy, patrzcie się, jeszcze mamy. Że się te postacie tutaj lubią. Co już zrobić? Nie ma już żadnego tego? Nie ma. Myślę, że te centaury będą tam dalej. A to na spokojnie. Wsiadacie? Mieścicie się jeszcze tu? Chyba wszystkich wziąłem. Tak zaznaczę? Dobra. Oj, widzę, że tu nie wszyscy powsiadali. Underway. No, wy tu na pewno możecie wejść. Powchodźcie tu, nie wnerwujcie mnie, naprawdę, ej. Yeah.
Wchodźcie tu jeszcze do tego i będzie dobrze. Taką brygadą powinniśmy sobie dać radę. Dobra, wchodzą. Dobra, ładnie wchodzą. Wchodzą ładnie i teraz tak, robimy tak. Oddal to. Mamy kontrol 1, dobra. No i lecimy. Zróbmy sobie też może coś takiego. To musi każdy z osobna sterować? Nie chce mi się tak szczerze. Zapiszmy sobie, jak już mamy zgrupowane wszystko. Powsadzane, nie? Do statków. No i lecimy, lecimy. Przecież jeszcze sprawdzę. 10 minutek, tak. Spokojnie, to jeszcze dużo. W ogóle pozostało centaurów 79, pisze. Tutaj. Spoko. O, księżyc się ma. Nie widziałem księżyca w tej grze jeszcze. Ale leci, nie? Flota. No, ale tak dziwnie latają. Strasznie dziwnie. Here we go! Razem lecicie. Razem chyba będzie najlepiej. Czy my tu coś mamy? Strasznie śmiesznie mapa wygląda. Ja pierdzielę, ale flota. Ładnie to tutaj wygląda wszystko, ładna mapka, podoba mi się. I tu przypuszczam, co tam jest, centaur, tak, tutaj. Here we go! Tu się wydropujemy. Chyba, że po prostu będziemy tymi drakarami. Zrobimy tak. Drakary będą pod dwójką. I spróbujmy drakarami po prostu tutaj wlecieć. Czy centaury mogą strzelać? To jest też pytanie. Centaur, 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 centaur. Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Zobaczymy zaraz. Wszystko okaże. Ale ładnie to wygląda. Jest taki klimat, nie? Czuć. Centaur mag. Aha, okej. Okay. Coś tu może być. Jaką mam prędkość w ogóle ustawioną? Nie wiem. A, strzelają. Dobra. Czyli wy wszyscy... Idziecie się wydropić tu. A wyjdźcie strzelać. Ale widzę, że oni sobie tutaj radzą, te drakary. Jest najgorzej, tylko że już padają niektóre. Ale oczywiście będzie nam łatwiej z ogrami. Co tu mamy? Zwykłe jakieś. Nawet nie jak to strzelać, tak szczerze. Oj, 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 oj. We are losing men. No ten jeden padł pewnie. Dobra. Ładna bitka. Underway. Got it. Underway. Going. Underway. I see enemies. Enemies spotted. Got it. Underway. Got it. Enemies spotted. Czemu nie wysadzacie wszystkich? Underway. I see enemies. Go. Underway. Kto tu miał bardzo dużo? O, ty masz bardzo dużo. Weź tam wyładuj wszystkich. Wyładować mi tu proszę wszystkich. Że wy tak dużo macie tych ludzi, znaczy tych żołnierzy. Ale widzę, że drakary sobie tutaj dają radę sami. Śmiesznie, ale oszczepnicy coś tu też działają. Where to? Enemies approaching. Spotted. Sails up. Accepted. Where to? Lekar... O Jezu, jakie obrażenia śmieszne. 1 do 60. Boże drogi, dobra, sejwik. Nie wywal, nie wywal, nie wywal, nie wywal. Nie wywal, nie wywal. Pięknie. I see enemies. Enemies spotted. Where to? Dobra, widzę, że tu już piętka, czyli tych, co tutaj są. Tylko co tutaj zostali? Jeszcze dwóch jakiś powinno gdzieś być. Nie, tutaj strzelają do jednego. No jeszcze jeden gdzieś powinien być. We are losing men, no dobra, a gdzieś jeszcze jest jeden. To co, reszta odcinka poszukiwania jednego centaura?
Tam jest. Nie, to jest nasz. Attacking the enemy! Tu gdzieś jest? Ej, no come on. Accepted. Jeszcze jeden centaur. Nie róbcie jaj. Attacking the enemy. Tam coś biega, patrzcie się. Jest centaur mag! Boże, serio? Jezu, dobrze, że on ma to światło jakieś śmieszne przy sobie, bo to była tragedia. O kurde, tam jakieś mosty. Ciekawe. I see enemies. Ale mu damage'a zadało. Co, liczę na to, że nie będzie jeszcze misji, że będę musiał wracać po tych ogrów wszystkich. Że to będzie automatyczne, bym się nie chce ich zbierać do tego transportowca. Jak leci, Barmalej. W ogóle za 5 zł widziałem na OLX-ie pudełkową wersję stal dobry płyty. Na OLX-ie widziałem po prostu. Za 5 zł. That is all. We have done our part. Także idzie kupić zawsze, ktoś... Bo mam często z takimi starymi grami, że ktoś mi komentuje, że jak w ogóle zdobyłem tą grę albo coś, nie? Ja po prostu większość gier mam zachowane. Nie wyrzucam. Najpierw, że save'a zrobiłem. Nie wyrzucam. Oj, tutaj 16 minut minęło, no i był crash. Także czekaj, 43 to będzie to. No i generalnie nie wyrzucam tych starych gierek i po prostu zatrzymuję je dla siebie, tak? No i oczywiście... Tak, zdobywam te gry jak pno. Ale jak widać na OLX-ie zawsze idzie coś znaleźć. Na przykład choćby na Alienation, to stara gra 99 chyba, albo 98. I zdobyłem, nie? W ogóle nie naruszony stan praktycznie, naprawdę. Czyściutka płytka. To było za 10 zł, więc... Wszystko idzie zdobyć. Jak się siedzi na OLX-ie długo, to idzie naprawdę, albo na Allegro. Idzie znaleźć fajne gry, stare. Jak komuś zależy, nie? Także no, cierpliwość polecam. I też nie warto kupować jakoś drogo, bo niektórzy uważają, że to są unikaty, że to, że ten, druga cena i w ogóle. A jakby posiedzicie długo na OLX-ie, będziecie odświeżać stronę i patrzeć, to często idzie trafić przed innymi na coś świeżo dodane i kupić się po taniości, więc to nie jest powiedziane, że musicie to kupić akurat za tą cenę, co ktoś podał sobie jakąś stówę albo coś, nie? Naprawdę. Robiłem wiele materiałów na moim kanale odnośnie kupowania jakichś starych gazy, starych gierek. I ostatnio mi się udało za 3 zł zdobyć... Wiecie, gdzie o to mam tu? A tu. Teraz wam pokażę. Za 3 zł zdobyć Neverwinter Nights 2 Chaotic Evil Big Box. Za 3 zł. Trochę jest uszkodzony, ale w środku jest wszystko jak powinno być. Także zajebioza. Za 3 zł. Powtarzam, za 3 zł. I od tak samego gościa za 18 zł figurka Daryla Dixona z The Walking Dead. Dobra, przechodzimy do gierki, bo tutaj o... Okej. Okay. Coś się dzieje. Zabijcie gnoja. Zbuduj osadę na terenie wroga i przygotuj się do pełnego natarcia. Ale to już w kolejnym odcinku. Także na spokojnie. Do następnego odcinka. Elo, nie zapomnijcie o kciuku w górę, komentarzu, subskrypcji. Hej!